Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, widać i że już jesteśmy sobie tutaj spokojnie na tym live'ie. W związku z czym zapraszam Was do tego, żebyście faktycznie w komentarzach już pisali, czy jesteście. Witam prowadzących i uczestniczych. Pisze nam Agata, Anna pisze cześć, Alicja pisze dzień dobry, więc wszyscy jesteśmy. Dzień dobry, cześć wszystkim. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj razem z nami, bo dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o tym, jak technologia może wspierać procesy HR-owe, zarówno te twarde, czyli dokładnie systemy wynagrodzeń, systemy zarządzania w ogóle jakby całą częścią kadrową, jak również całe procesy dotyczące chociażby dostępności pracowników, urlopów, czasu pracy i wszystkim tym, co jest ważne w dzisiejszym świecie, szczególnie, że przeszliśmy, no, mówiąc brutalnie, do świata hybrydowej pracy, gdzie łączymy pracę zdalną z pracą w biura. Coraz częściej powoli wracamy do sytuacji biurowych, a część firm pracuje jeszcze cały czas zdalnie. A to, że będziemy mogli o tym rozmawiać, jest za sprawą niezwykłych, niesamowitych, cudownych i wspaniałych gości, czyli Ani Starzyńskiej, cześć Ania, oraz Cezarego Karolczyka, cześć Cezary. Skąd jesteście? To może ja zacznę. Jestem z Warszawy i ogólnie pracuję w Sage'u już od 3 lat. Początkowo zaczynałam od wsparcia naszych klientów w obsłudze programów kadrowo-płacowych, jak i HR-owych, a aktualnie jestem Product Marketing Managerem i Product Ownerem od naszego portalu pracowniczego Sage HR Cloud. Ja obecnie nadaję z Warszawy, z mieszkania, w którym tutaj sobie mieszkam. Nie pochodzę z Warszawy, akurat z innych regionów. Powinienem tam być pewnie drwalem, patrząc na to, czego się dorobiłem w czasach pandemii na twarzy. Jestem ekspertem biznesowym od spraw kadrowo-płacowych. W Sage'u pracuję bardzo długo, od 13 lat. Najpierw byłem w dziale wdrożeń, potem przeszedłem całą ścieżkę przez kilka różnych działów. Obecnie w dziale Product Management Marketingu, zajmuje się aplikacją kadrowo-płacową oraz drugim portalem HR-owym, który mamy, bardzo twardym, portalem Sage Pracownik. Okej, okay, no właśnie. To czy my w ogóle jesteśmy w stanie trochę zdefiniować i wyjaśnić, czym są rozwiązania z Sage'a, czy też Sage? Bo ja mam takie przekonanie, że z jednej strony jesteście bardzo mocno znani z rozwiązań finansowych, chociażby przez Symfonię, natomiast jakbyśmy mogli spojrzeć na tą drugą waszą nogę, czy też jakby ten drugi zestaw rozwiązań, czyli rozwiązania HR-owe. Co wy w ogóle jakby oferujecie klientom? A więc tak jak Cezary wspomniał, w sumie mamy 2 portale pracownicze, Sage HR Cloud i Sage e-Pracownik i rozdzielamy je właśnie na te 2 kategorie. Sage HR Cloud dedykujemy bardziej do obsługi procesów miękkiego HR-u, czyli komunikacja wewnątrz firmy, przepływ wniosków, szkolenia pracowników zarówno w formie e-learningów, jak i szkoleń stacjonarnych, ale też oferujemy moduł rekrutacji, w którym możemy swobodnie wystawić ogłoszenie na portalach powiązanych, przeznaczonych do tego i po prostu każdy etap rekrutacji przechodzimy aż do momentu zatrudnienia pracownika. A właśnie z kolei Sage e-Pracownik jest tutaj bardziej tą twardą dziedziną, gdzie jest stricte powiązana bardzo z kadrami i płacami, ale to tutaj Cezary myślę, że więcej opowie na ten temat. Tak, no tutaj w całym obszarze to jądrem tego wszystkiego to jest w ogóle aplikacja kadrowo-płacowa Sage Symfonia Kadry i Płace, która służy głównie do liczenia i wypłacania ludziom pensji. Co w Polsce, każdy, kto płacił pensję ludziom, wie, że to wcale nie jest proste zadanie i tam jest mnóstwo pułapek plus no, dziesiątki nowelizacji różnych przepisów w ciągu roku i my to dbamy przede wszystkim o to, żeby ta aplikacja była sprawna, ale nasi klienci bardzo często mają pomysły, jak to jeszcze usprawnić, jak zrobić elektroniczny urlop, elektroniczne zarządzanie czasem pracy, lepszą rekrutację, czy na przykład poprawić wizerunek swój jako nowoczesnego pracodawcy i wtedy właśnie chętnie wybierają na przykład portal, na którym mnóstwo rzeczy pracownik sam sobie wyklika na komóreczce. No i to jest fajne i z tego punktu widzenia, że część pracy przenosi się gdzieś w dół do organizacji, więc schodzi z tych osób najbardziej obciążonych w HR-ach, bo ja jeszcze nie spotkałem, nie wiem, według moich szacunków w czasach wdrożeń pracowałem z ponad 300 firmami, nie spotkałem nieprzepracowanego działu HR ogólnie, takiego, w którym jest nadmiar czasu. Zawsze jest mnóstwo pomysłów, co jeszcze można by tam dla tych ludzi zrobić, dla firmy, dla biznesu i zawsze jest trochę za mało czasu, to na pewno pomaga. Z drugiej strony no mamy trochę lepsze procesy, no bo to wszystko jest udokumentowane, jest nowoczesne, jest dostępne online dla każdego, a jeśli firma na przykład
tak jak nasza, pracuje zdalnie. Jak widzicie, pewnie my nadajemy sobie z domów i ja i Ania. No to takie rzeczy nagle się okazują nowego złota, że to jest już, nie? Okej, okay, a powiedz mi w ogóle, byście wrócili już w ogóle do biur jako organizacja? Jeszcze nie. I raczej prędko to też się jeszcze nie wydarzy. Tak, my tu mamy, wiesz, jeszcze różne poglądy. Ja z tego, co wiem, Ania tęskni za biurem, ja tęsknię za klimatyzacją w upałych biurze, a tak poza tym zniosę jeszcze to przez jakiś czas, powiedzmy. Okej, okay. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Jak sobie radzicie w takim razie z realizacją wdrożeń u klientów, biorąc pod uwagę, że pracujecie zdalnie? Aktualnie wszystko odbywa się zdalnie. Mamy odpowiednie narzędzia, gdzie możemy połączyć się z klientem, uzyskać dostęp bezpośrednio do jego komputera i po prostu pomóc w wdrożeniu mu czy aplikacji, czy jakiegoś indywidualnego rozwiązania. Z tym nie mamy problemu. Bo w sumie nawet... No, bo w sumie nawet w czasach, kiedy jeszcze, prawda, nie było pandemii i wszyscy pracowaliśmy w biurze, to też wykorzystywaliśmy narzędzia do połączenia zdalnego i udzielaliśmy takiej formy pomocy. Znaczy, poza tym to nie jest tak, że my całkiem nie pracujemy zdalnie. W uzasadnionych przypadkach tak jest. Mamy też trochę klientów, którzy zajmują się na przykład bardzo specyficznymi informacjami. Nie będę podawał jakich klientów, ale niektóre instytucje rządowe absolutnie są wykluczone z sieci publicznych i tam żadna możliwość pracy zdalnej nie wchodzi w grę, tylko wizyta konsultanta. No i wtedy są zachowywane stopień ochrony jest trochę powyżej oczekiwań albo zaleceń, jakie przedstawia nam rząd, jakie powinniśmy stosować, więc myślę, że jest nieźle. Oczywiście te osoby, które to robią, zawsze mogą odmówić i wtedy będzie wybrany inny konsultant, który zdecyduje się na taką pracę. Takie jest przyjął Sage. Dobra, jesteśmy prawie pół roku od momentu, kiedy przenieśliśmy wiele organizacji do pracy albo w pełni opartej o pracę zdalną, albo przynajmniej część organizacji, to się udało przenieść do domów, do pracy w modelu home office. Z perspektywy jakby tego czasu, jakbyście mieli podsumować zapytania ze strony klientów, to co się przede wszystkim pojawiło? Jakie główne wyzwania w ogóle pojawiają się z waszej perspektywy w tej sytuacji w firmach waszych klientów lub potencjalnych klientów? Czyli o co klienci najczęściej pytają? Moim zdaniem jednym z takich najważniejszych pytań jest to, jak zweryfikować pracę swoich pracowników, czy faktycznie oni ją wykonują i czy są wydajni tak samo, jak byli w biurze, tak? Bo wtedy pracodawca zawsze mógł zweryfikować, czy faktycznie ta osoba pracuje, a teraz po prostu nie ma do tego dostępu. Więc wiadomo, trzeba szukać jakichś narzędzi, które pomogą nam chociaż w minimalnym stopniu sprowadzić to do kontroli takiej, jaka była na miejscu pracy. Tak z mojej perspektywy to jest różnie, bo są różni klienci. Po pierwsze to niektórzy w ogóle nie przestali pracy, niektórzy nawet intensywnie zwiększyli przychody, obroty i zatrudnienia, ale są też tacy, którzy potrzebowali wsparcia w postaci jakiejś ulgi, rabatu i tak dalej, ze względu na to, że ryzykowali trochę płynnością finansową. No i my też jako Sage też wprowadziliśmy parę opcji, na przykład niektóre z systemów wspierających pracę zdalną, akurat nie tymi, którymi my się nie zajmujemy, na przykład system do obiegu dokumentów był wydawany na 3 miesiące zupełnie za darmo dla firm, które chcą sobie poprawić obieg. To było według mnie bardzo, bardzo też sensowne działanie. Oprócz tego to, co się pojawiło, wcześniej było rzadko przedstawiane, to narzędzia do zarządzania na przykład zadaniami, zlecaniem pracy i wymiany informacji, ponieważ okazało się, że to nie jest tak z tą pracą zdalną, że tak jak zwykle ludziom, powiedzmy, pozwalaliśmy, to czy ja mówię oczywiście w tym momencie o pracownikach biurowych, no bo praca fizyczna czy jakaś specyficzna, wymagająca konkretnego miejsca, narzędzi, ona nie może być wykonywana zdalnie, tu nikt nie ma wątpliwości, tak? Ale o tych pracownikach biurowych to okazuje się, że to nie do końca jest tak, że tak jak wcześniej wszyscy, powiedzmy, mogli w niektórych firmach jeden dzień w tygodniu sobie spędzić zdalnie albo od czasu do czasu, bo tak wyszło, To nie jest tak samo, tylko 5 dni w tygodniu. To jest zupełnie co innego i okazuje się, że brakuje ludziom tego kontaktu bezpośredniego, brakuje takiego zdzwaniania się, brakuje się update'owania, rozmowy przy ekspresach do kawy, które niektórzy kierownicy traktują jako stratę czasu. To są bardzo ważne procesy biznesowe, jak się okazuje, i pandemia to pokazała, nie? Tam jest mnóstwo wymiany informacji, tam się dzieje. Okej, okay. No to w takim razie, jak mówiłeś, ty powiedziałeś o procesach biznesowych, czy też HR-owych biznesach, procesach biznesowych,
To ja mam pytanie. Ja trochę jakby przed rozpoczęciem tego programu, czy też jakby w zeszłym roku utworzyłem krótką ankietę na LinkedInie dotyczącą czterech procesów, które się dzieją w organizacji, które w największym stopniu pracownikom działu HR spędzają sens powiek. I na pierwszym miejscu niekwestionowanym liderem jest onboarding pracowników. I faktycznie ludzie mówią, jakby, że też klienci, czy też osoby, które mam znajomych i mnie followują, jakby wskazały, że onboarding wirtualny jest bardzo dużym wyzwaniem. Na drugim miejscu pojawiła się rekrutacja pracowników. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak to wygląda z perspektywy osób, którzy pomagają usprawniać te procesy, którzy rozmawiają ze swoimi klientami tu i teraz, jakby szukając rozwiązań? Po pierwsze, czy wasze doświadczenia się z tym pokrywają? I po drugie, jakie macie pomysły na to, jak to rozwiązywać? To znaczy tak, jeżeli chodzi o onboarding pracowników, zazwyczaj w większości firm wygląda to tak, że są nowi pracownicy, zabieramy ich do jakiejś sali i po prostu po kolei przedstawiamy, gdzie mamy regulaminy, gdzie musimy pójść z jakąś tam konkretną sprawą. Moim zdaniem taki onboarding można przygotować raz a dobrze i w przypadku zatrudnienia nowego pracownika po prostu nadajemy dostęp dla niego do tej odpowiedniej dokumentacji, z którą musi się zapoznać. Możemy przeprowadzić jakieś szkolenie na przykład w formie e-learningu, gdzie też może być interakcja, jakiś test dla pracownika, żeby na pewno wiedzieć, że wie, gdzie ma tego szukać, tych informacji, do kogo ma się zwracać w razie potrzeby. Więc w dzisiejszych czasach mamy naprawdę bardzo dużo narzędzi, żeby przeprowadzić taki skuteczny onboarding, więc to powinno być coraz mniejszym wyzwaniem dla działów HR. A jeżeli chodzi o rekrutację, to moim zdaniem też to jest do zrobienia. Można przygotować tak ogłoszenia o pracę, możemy trzymać CV kandydatów w jednym miejscu, od razu ich weryfikować, oceniać, więc teraz to też nie stanowi problemu. Mi się wydaje, że to, co jakby zaczęło stanowić problem dla wielu organizacji w czasach pandemii, to jest to, że, znaczy to jest tak, może z rekrutacjami to jest różnie. Część firm zatrzymała, część dalej rekrutuje, część w ogóle nie zmieniła praktycznie swojej działalności. Niewielka grupa, ale część kontynuowała. My w Sage'u na przykład planowane wcześniej rekrutacje niektóre zrealizowaliśmy, niektóre zawiesiliśmy i przywróciliśmy mniej więcej od czerwca, ale parę osób było zrekrutowanych 1 kwietnia mniej więcej, 1-2 kwietnia. I z nimi przeprowadzaliśmy. I tutaj mi się wydaje, że to, co spotkało te trudności, które wykazują pracodawcy, że onboarding jest taki trudny, to trochę wynika z tego, że w wielu firmach onboarding to jest taka nieuporządkowana sprawa. Bierze się pracownika z rynku, wiadomo, no, doświadczony handlowiec, no to będzie i doświadczonym handlowcem u nas. Wcześniej sprzedawał, powiedzmy, abonamenty telefoniczne dla firm, do sieci komórkowych, teraz będzie sprzedawał, powiedzmy, oprogramowanie, jeśli jest zatrudniony w Sage'u. Wyjaśnimy mu parę rzeczy, tu są cenniki, tu są zasady, tu są regulaminy, tu są klienci, tu są leady, tam jest zarządzanie lejkiem, tu masz CRM. Nie? No i to w zasadzie chodzi o to, że w wielu firmach to było trochę nieuporządkowane i to na tym te firmy obecnie cierpią, bo tu nie do końca chodzi o dostęp do dokumentów. Dokumenty, z którymi trzeba się zapoznać, to są jakoś tam wszędzie. Bardziej chodzi o kompleksowe podejście do tego procesu, które jeśli było wcześniej nieprzygotowane, to czasy pandemii to był najgorszy czas, żeby to sobie nagle zorganizować. Bo w wielu firmach, no ja nie wiem, ja miałem ze sobą przynajmniej z dwa razy pracę taką, gdzie zaczynałem pracę i następnie okazywało się, że jestem w głębokiej wodzie i tutaj wokół pływają rekiny, ja sobie albo radzę, albo nie radzę. Nie wiem, Ania pewnie też tak miała, no każdy praktycznie pracownik w Polsce, który ma więcej niż jednego pracodawcę, bo przy jednym zakładam, że ma jakąś szansę, żeby mógł trafić na tego, co taki onboarding profesjonalny ma, no to zakładam, że no mogło zawsze tak pójść. I teraz to ciężko jest uporządkować, nie? To nie jest tak, że wystarczy system, bo to trzeba jeszcze to podejść z głową. To nie jest problem zaspamować ludzi, wiesz, setką dokumentów i 50 e-learningami w kolejności, które trzeba wykonać i zdobyć piątkę z każdego, nie? To nie o to chodzi, to trzeba zrobić z głową. On ma wejść i po krótkim czasie ma, powiedzmy, pracować na pół gwizdka, a po 3 miesiącach na całe. Nie? Tak ja bym to widział. Okej, dobra. W międzyczasie dołączyła do nas Dorota, napisała: witam wszystkich, w związku z czym dzień dobry, Doroto, jest nam bardzo miło, że do nas dołączyłaś. Edyta, trochę przysłuchując się temu, co mówisz, mówisz prawdę, w związku z czym to też jest bardzo cenne, że miło. Nam tutaj... Cezary, nie ściemniasz, to jest jakby absolutnie jakby bardzo ważna rzecz, ale ja bym chciał faktycznie, po pierwsze, jakby też osoby, które nas oglądają, zachęcić do tego, żeby zadawać pytania ewentualnie, jeżeli macie jakieś wyzwania lub też jakby by chcielibyście się podzielić komentarzami i swoimi uwagami dotyczącymi tego, jak wygląda zarządzanie jakby wszystkimi procesami
HR-owymi czy biznesowymi, które jednakże jakby są bardzo mocno powiązane z działami personalnymi. Natomiast ty powiedzieliście na początku, że jedną z takich elementów jest chociażby rozliczanie czasu pracy. Tak? I to ewidentnie jakby pokazuje bardzo dużo badań w tej chwili, że w momencie, w którym przeszliśmy na home office, wielu z nas straciło po pierwsze swój wewnętrzny rytm. No niestety bardzo dużo badań pokazuje, że pracujemy więcej niż pracowaliśmy, czy też dłużej niż pracowaliśmy wcześniej. To wynika z wielu rzeczy. Część osób się obawia o swoje miejsce pracy, w związku z tym stara się bardziej wykazać, więc nie kończy pracy o przysłowiowej, nie wiem, 17, 16, odbijając kartę, tylko siedzi bardzo długo. Odpadły nam dojazdy do pracy, które też powodują, że gdzieś tam zaczynamy pracować. Jak z tej perspektywy, po pierwsze, pomóc pracodawcy, tak faktycznie jakby dostawać rzeczywistą informację o tym, kiedy pracownicy byli dostępni, a z drugiej strony, z perspektywy pracownika, dać mu też narzędzie do tego, żeby miał tą, nazwijmy to, zwirtualizowaną kartę, która faktycznie będzie odbijana, po której będzie mógł powiedzieć, dobra, teraz już jest mój czas wolny, nie muszę być już dostępny pod mailem, na Teamsach, czy w jakimkolwiek innym jakby modelu komunikacyjnym. Znaczy tak, ja powiem z mojej perspektywy, jak na przykład ja się rozliczam z mojego czasu pracy, z Cezarem ogólnie mamy taką samą taktykę, czyli po prostu mamy ustalone zadania, które są w systemie, zawsze odznaczamy kolejne kroki, które już zrealizowaliśmy, czy w ogóle już zrealizowaliśmy całe zadanie. Dodatkowo mamy spotkania raz w tygodniu z naszą przełożoną, gdzie po prostu pokazujemy jej, co z naszych priorytetów w danym tygodniu zrobiliśmy, na jakim jesteśmy etapie i po prostu ona w tym momencie wie, że faktycznie pracujemy i idziemy do przodu z tym wszystkim. No tutaj ja powiem tak, takie pamiętam fajne określenie, które użyła jedna z pań profesor na uczelni, gdzie się uczę, że obecnie ta praca, którą mamy, praca elastyczna, ona trochę nie przystaje do warunków opisanych w kodeksie pracy, które są jakby rodem z epoki industrialnej. Że ta praca elastyczna, czasami ona mówi, że lepsze słowo by było praca wiotka, bo to też jest takie słowo trochę elastyczne, ale trochę inaczej lepiej oddaje, o co chodzi tutaj. Nie? Więc się pojawiły trochę takie potrzeby, żeby kontrolować i chęć, żeby kontrolować. No bo wiesz, jak ten kierownik widział wcześniej ludzi na swoim open space, miał wgląd i tak dalej, a teraz widzi tylko po zapisach w systemach, to nie do końca wiadomo, co się dzieje. Nie wiem też, czy wy mieliście na początku tej pandemii, gdy taka izolacja była taka twarda, no bo obecnie jest tak, że większość osób się nie izoluje w żadnym wypadku i mnóstwo ludzi wróciło do biur. Ludzie, którzy generują dodatkową pracę, żeby jakby się wykazać. Nie? To znaczy, że nawet kierownik nie wyraża takiej woli, a pracownicy sami się tak ekstra starają jeszcze coś docisnąć, wyciągnąć jeszcze tego maila sprzed półtorej roku, przypomnieć się, może coś z tego wyjdzie, nie? No bo to ja myślę, że to trochę wynikało też z obawy, że właśnie nas nie widzą, w związku z tym ciężko powiedzieć, co dalej. Z takich ciekawostek to ci powiem, że w jednym z tych systemów, o których była mowa, w e-pracowniku na przykład, i to dodaliśmy w lutym, żeby było śmieszniej, tak jakby przewidując przyszłość, dodaliśmy przycisk początek pracy, koniec pracy. Dla tych firm, co nie mają systemów RCP, to jest właśnie takie symboliczne odbicie się, no i zalecamy, żeby firma, jeśli już chce z tego korzystać, to sobie zaznaczała, ciach, przyszedłem, znaczy pracownicy, żeby zaznaczać, ciach, przyszedłem, kończę pracę, wyszedłem i co więcej, kierownik widzi na liście swoich ludzi i widzi, ci są przed pracą, ci są po pracy, ci są w pracy, a ci są nieobecni, ewentualnie jak się tam rozklika, to się dowie czemu, nie? Myślę, że to jest całkiem niezłe, poza tym to można zamienić na realne wynagrodzenia też, no bo jeśli firma wiąże RCP z wynagrodzeniami, czyli konkretnie płaci tam z dokładnością co do niej, minuty nawet, co tutaj są i tacy, to może to wykorzystać, nie? Oczywiście my dalej nie wiemy, co my robić. Mówili, ECP to jest efektywny czas pracy. RCP, rejestracja czasu pracy, skrót od tego, niepotrzebnie nie rozwinąłem, przepraszam. Chodziło o tę opcję, no bo wiadomo, w zakładach pracy w wielu są te karty. Najczęściej one służą tylko do kontroli dostępów, ale wiele firm, w szczególności tych, gdzie jest praca na przykład zmianowa, planowana z wyprzedzeniem, obłożenie stanowisk ma być na przykład 24H przez minimum 5 osób danej części linii produkcyjnej czy coś, rejestracja jest super ważna. To jest ekstremalnie istotne i z punktu widzenia rozliczania kosztów pracy i wynagrodzeń dla pracowników i płynności tego zakładu. Nie? No to te firmy to mają, ale mnóstwo firm pracujących biurowo tego nie robi, tylko kontroluje ewentualnie dostęp do stref w budynku. Ale ten przycisk może być tym symbolicznym. Przeciągam kartę, jestem, pracuję. Znaczy ja będę na to cały czas patrzył z perspektywy pracownika i myślę sobie, że jako pracownik
ja bym chciał mieć taką możliwość, tak, żebym dokładnie, nie wiem, jeżeli mam pomysł na to, że nie wiem, lubię sobie, nie wiem, pracować od 7 rano, to żebym o 7 rano mógł faktycznie włączyć przycisk jestem wraz z napisaniem pierwszych maili, ofert, pierwszych kontaktów. I jeżeli mam w związku z tym pomysł na to, żeby, nie wiem, skończyć o godzinie 15, to żebym mógł też to wyłączyć, żeby nie było później obawy takiej związanej z tym, że, nie wiem, bo mój menedżer na przykład nie zaczyna pracy o 7, tylko on zaczyna ją o 9 lub też 10 i nawet nie wie, że ja rano coś zrobiłem, mimo tego, że z jednej strony masz ten element, czyli powiązanie mojej efektywności z zadaniami, tak, czyli to, co powiedziała Ania, że zadania się posuwają do przodu, że ja generalnie pokazuję, że zrobiłem pewne rzeczy, ale też do tego, żebym ja czuł się komfortowo, że po prostu wykonuję swoje obowiązki i jestem jakby dostępny w określonych godzinach, żeby nie było takich często później głupich rozmów, tak? Wojtek, nie wiem, napisałem ci o 15, a ty nie odpowiedziałeś, bo my coś tam. Mimo tego, że mamy elastyczny czas, elastyczne godziny pracy, to żeby faktycznie to było gdzieś tam łatwiejsze. To w ogóle fajna opcja z perspektywy jakby, no też jakby dania ludziom tego, co ty powiedziałeś, tak? Jakby spójności pracy zdalnej z chociażby z kodeksem pracy, tak? Znaczy, że tak długo jak kodeks pracy mówi, że etat to jest odpowiednia liczba godzin, to faktycznie będąc w domu też powinienem mieć możliwość trochę rozliczenia się z tego, tak, wyspowiadania, że je przepracowałem i oprócz tego, że zrealizowałem swoje cele, zadania i dowiozłem wynik, to jeszcze faktycznie zadbałem o to, żeby to było w odpowiednich godzinach. Szczególnie, że wiele osób później powiedziało, a co z nadgodzinami? No właśnie, co z nadgodzinami w pracy zdalnej? Czy one są jakby znowu jakby dzisiaj monitorowane, czy one w ogóle są jakby przedmiotem zapytań klientów waszych? Wiesz co, my mieliśmy pytania o w ogóle możliwość rozliczania, ale one formalnie nie różnią się niczym od nadgodzin zwykłych. To znaczy dalej, żeby wystąpiły nadgodziny, to musi być polecenie pracy przełożonego. No plus nie wolno zaplanować ludziom pracy w nadgodzinach. Nie? To są rzeczy, które się nie zmieniły. Nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje zdalnie, czy niezdalnie. Tutaj przy tej pracy zdalnej też warto pamiętać o tym, że 4 września upływa termin, do którego obowiązują zmienione tymczasowe przepisy. Może się okazać, że tę pracę, o ile nie powstanie jakiś nowy dokument, nowelizacja albo jakieś rozporządzenie, które wydłuża czas obowiązywania obecnych przepisów dotyczących pracy zdalnej, to może się okazać, że formalnie przynajmniej począwszy od następnego dnia po 4 września, to my powinniśmy wrócić do biura albo mieć w ekspresowym tempie aneksowaną umowę o pracę, nie, żeby to kontynuować, bo tutaj ta powszechność tej pracy zdalnej, to ona wynika z postanowień tarczy antykryzysowej konkretnie. Dlatego my tak sobie to robimy. Ty akurat widzę, że jesteś w biurze faktycznie, ale no my, no, gdzie jesteśmy, tam jesteśmy. Także tutaj też warto o tym pamiętać. Także z nadgodzinami to wiesz, chodzi w ogóle o samą kwestię rozliczania nadgodzin. Co więcej, te systemy, z tych dwóch systemów, o których my rozmawialiśmy, oba mają funkcjonalność, która pozwala zlecać te nadgodziny i raportować pracownikom, ale jakby bardziej dokładnie i bardziej kompleksowo to jest zrobione w tym systemie e-pracownik, bo on potrafi te nadgodziny od razu zamienić na wypłatę albo dać do odbioru. W tym drugim to jest w kwestiach formalnych, wymaga później powiedzmy przeniesienia ręcznie do systemu płacowego i zdecydowania. To oczywiście zależy od firmy, bo są firmy, w których nadgodziny się prawie nie zdarzają. Z doświadczenia konsultanta powiem, że z 80% firm, w których pracowałem, twierdziło, że u nich nadgodzin nie ma. I panie miały wtedy taki specyficzny uśmieszek na twarzy, to znaczy stwierdziłem, że raczej są, tylko zwykle nie są wypłacane, czyli na przykład ludzie je odbierają, dogadują się z kierownikami, bo nadgodziny występują powszechniej niż się powszechnie uważa. Sam powiedziałeś, że doświadczenie wielu osób na pracy zdalnej jest takie, że więcej godzin. Ja też na początku pracowałem po chyba 10-12 dziennie, to jest więcej niż normalnie, ale wróciłem do normy. Opanowałem się, powstrzymałem się przed tymi zadaniami. Okej, dobra. Jest pytanie, które zadaje Konrad, zanim je wyświetlę, uprzedzę ciebie, Cezary, że ono może cię zasłonić częściowo, bo jest trochę dłużej. Ono pewnie w mniejszym stopniu oczywiście dotyczy waszej firmy, bo akurat jak już za chwilę przejdziemy przez treść tego pytania, to ono nawet nie jest chyba bezpośrednio do was, jest pytaniem też do pozostałych osób słuchających, więc zachęcam do tego, żeby pozostałe osoby słuchające też odpowiadały na to pytanie w komentarzach. Oczywiście tak, nie wewnętrzne, zewnętrzne systemy, ale ja bym do was skierował pytanie z perspektywy, jak to wygląda z waszych doświadczeń u klientów, znaczy w jakich sytuacjach najczęściej klienci sięgają też po wasze rozwiązanie, czy też kiedy wy wchodzicie do klienta, a pytanie brzmi, korzystacie państwo z narzędzi cyfrowych, wspomagających kadry i HR od zewnętrznych dostawców, czy też tworzyliście państwo system na swoje potrzeby, lub może hybrydowo? Jak to wygląda u klientów?
U klientów to zależy, tak? Niektórzy decydują się właśnie na rozszerzenie swojego oprogramowania o portale pracownicze, dzięki którym będą mogli jakoś zapanować nad tymi wnioskami urlopowymi, tym bardziej, że mamy teraz sezon wakacyjny, czy też nad ogólnie obiegiem informacji, komunikacją wewnątrz firmy, ale niektórzy na przykład wykorzystują narzędzia ogólnodostępne, tak, typu narzędzia Microsoftu, takie jak Teamsy i tak dalej. My też u nas w firmie, jeżeli chodzi o spotkania, to wszystko organizujemy przez Teamsy i tam się łączymy. Ale jeżeli chodzi o właśnie składanie wniosków urlopowych, czy też pytania do naszego działu HR czy IT, no to mamy swój wewnętrzny system dedykowany dla naszej firmy i tam to wszystko się odbywa. Znaczy, tu jeszcze bym dodał, że są takie scenariusze hybrydowe, które czasami wymusza rzeczywistość biznesowa, w jakiej się firma znalazła. Przykładowo firma jest częścią międzynarodowego koncernu. Na całym świecie stosowane jest znane oprogramowanie olbrzymiego producenta, nie wiem, na przykład, nie wiem, SAP-a portal HR-owy, tak? W Polsce nie stosują akurat aplikacji płacowej tamtej firmy, ale stosują nasze oprogramowanie kadrowo-płacowe, no wtedy przygotowujemy jakąś integrację pomiędzy tym. Zresztą dokumentacja do API, do aplikacji kadrowo-płacowej jest powszechnie dostępna. To nie jest coś takiego, za co trzeba, nie wiem, zabić, żeby to zdobyć. Można to mieć. Jeśli ktoś ma zdolnych programistów, mogą sobie coś takiego zaprogramować. Nam się to zdarzało dostarczać w takich wariantach hybrydowych, że na przykład klient ma własny portal szkoleniowy. Jaki, no nie wnikamy, tam robi to. Te szkolenia organizuje, w naszej aplikacji nalicza pensję, w naszej ma obsługę wniosków urlopowych, w naszej ma rekrutację na przykład. I nie korzysta z tego modułu szkoleniowego, który my dostarczamy, to też jest zupełnie dopuszczalne. Sam Sage wydaje mi się, że w celu HR-owym, tak Sage, my mamy akurat pochodzące najczęściej od grupy rozwiązania. Sage na całym świecie, warto pamiętać, zatrudnia ponad 16 tysięcy ludzi w kilkunastu krajach, także to jest duża firma. Mało kto wie też, że w Polsce HR-em zajmujemy się dla 4300 osób ze całej Europy, chociaż zatrudniamy około 400. Właśnie tu mamy shared service. My stosujemy kilka systemów. Wśród tym mamy portal informacyjny, w którym mamy artykuły na temat tego, co się dzieje w firmie. Mamy między innymi ServiceNow do tiketów, czyli jeszcze inny system, i Sage People, to jest oparte na Salesforce, platforma do urlopów, ocen rocznych i tak dalej. To są wszystko rozwiązania grupowe, międzynarodowe. Akurat tych rozwiązań nie oferujemy w Polsce, ale kto wie, może z czasem się to zmieni. Okej, okay. To jest w ogóle ciekawa historia, którą pokazujecie, ale jest pytanie, które jest w ogóle dla mnie trochę nawet inspirującym pytaniem. Czy teraz pytanie oczywiście, czy macie tę wiedzę ekspercką, trochę niesystemową, czy macie Państwo wiedzę, jak wygląda proces rozliczania delegacji służbowych i wydatków pracowniczych w COVID? Czy coś się zmieniło? Jak wygląda jakby ten proces? Jeżeli nie wiecie, możecie się przyznać, że nie wiecie. Bo ja nie wiem. Ja się przyznaję, że nie wiem. Ja się przyznaję, że dokładnie nie wiem. U nas w firmie się chyba nic poważnego nie zmieniło, przy czym ja bym się zastanawiał, czy jak się liczy dystans delegacji i miejsce od do, dlatego że miejsce do jest znane, ale zwyczajowo delegacje liczyło się z miejsca zakładu pracy do jakiegoś miejsca konkretnego. W tym przypadku wydaje się, że może być tak, że pracownik, że jako miejsce pracy przyjmuje, pracownika przyjmuje się miejsce, które zadeklarował na przykład dom, ale poza tym wydaje mi się, że nic, nie było jakichś istotnych przepisów, które tego dotyczyły. Ja sobie nie przypominam akurat zmiany, chociaż tutaj no zakładam, że nie jestem ekspertem, chociaż nie wykluczam, że wśród naszych uczestników, słuchaczy, jest ktoś, słuchaczy i słuchaczek, jest ktoś, kto zna ten temat i może jest w stanie podzielić zresztą. Tutaj musielibyśmy zapytać. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie przy rozliczaniu jakby faktycznie delegacji. Powiedziałeś, że jednym z bardzo ważnych elementów tak jest ok, miejsce, od którego liczymy. Ja jednak żebym spojrzał, czy na przykład za wideo spotkanie z Sydney jestem w stanie wziąć jednakże delegację i powiedzieć sobie, że spokojnie kilometrówka załącza. Ty chyba jesteś z Polski, bo tak kombinujesz. Absolutnie, to wiesz, mało tego, jeszcze dodatkowo, wiesz, mógłbym powiedzieć, że musiałem się zalogować dwa dni wcześniej, więc potrzebuję nocek. Dobra. Konrad, na którego pytanie wcześniej odpowiadaliście, pisze dzięki za odpowiedź, dzięki bardzo Konrad za uczestnictwo i funkcjonalność jakby i bycie razem z nami w dyskusji. Pozostałych też zachęcamy do zadawania pytań, a ja bym chciał trochę porozmawiać o tych wnioskach urlopowych, szczególnie, że jesteśmy w bardzo specyficznym okresie, a mianowicie no, w okresie wakacyjno-urlopowym, który kończymy. I dla wielu osób, które jakby w ogóle jakby
ten proces jakby uzyskiwania zgody na urlop i składania wniosków też był dość skomplikowany. Jak to u Was wygląda? To znaczy tak, my dalej wykorzystujemy nasz wewnętrzny system, o którym mówił Cezary, czyli Sage People, zgłaszamy przez niego wnioski, ale tutaj na przykład wspomnę taką sytuację, która była u nas w firmie 2 lata temu, najwyżej popraw mnie Czarek, jak właśnie był wdrażany u nas wtedy ten system i na sezon wakacyjny zostaliśmy przystawieni z powrotem na wnioski urlopowe, papierowe. I wtedy... To właśnie wspominając tamtą sytuację, to ani pracownik, ani nasz przełożony, ani dział HR nie był zadowolony z tego rozwiązania, bo wszędzie ustawiały się pielgrzymki, więc jak już został... Słucham? Mów. Jak właśnie już został wdrożony ten system, na szczęście mamy go do dzisiaj i składanie wniosków nie stanowi w naszej firmie problemów, czy tak samo jak na przykład w sierpniu odbieramy dzień wolny ze święto przypadające w sobotę, gdzie też za pośrednictwem tego portalu mogliśmy to zrobić bez problemu. Znaczy to jest trochę kwestia wdrożenia, bo czasami tak jest z projektami wdrożeniowymi, że jest pewne ryzyko, ryzykiem się próbuje zarządzać, ale czasami doprowadza do sytuacji takiej, że wakacje wniosku złożyć się przez system nie da. My akurat niechcący doprowadziliśmy, to nie trwało długo, jest na programie. Bardziej kwestia, co w tych naszych systemach, też co my oferujemy jest, bo tutaj mamy właśnie dwie możliwości w dwóch systemach, one są prawie identyczne. Pracownik na dowolnym urządzeniu, na którym jest w stanie uruchomić przeglądarkę lub aplikację, czytaj na dwóch najpopularniejszych systemach operacyjnych do telefonów komórkowych, których nazwy nie trzeba wymieniać, jak się nie mylę. Jedni mają miłośników, a drudzy też miłośników. Klika sobie w aplikacji, wybiera kiedy. Może wskazać, jeśli pracodawca da taką możliwość, kto go zastępuje. Wtedy się dowie oczywiście tylko o tych osobach, które nie są na urlopie. I ta osoba też dostanie powiadomienie, że hej, tutaj ktoś składa wniosek urlopowy, ty wskazał ciebie jako osobę, która będzie go jako pierwsza z brzegu zastępować, co zwykle się ustawia, że to będzie kierownik. Zresztą tu klienci sami sobie wybierają i następnie zgodnie ze ścieżką akceptacji, którą się samemu konstruuje na etapie wdrożenia, dlatego to jest ważne, następuje akceptacja. Najczęściej to jest jednopoziomowa, to znaczy wystarczy, że kierownik zatwierdzi, o ile to jest zgodne z saldem, co już sprawdza sam system, zapis trafia do naszego systemu kadrowo-płacowego i się rozlicza. Pracownik może też to anulować, można to komentować, jest część publiczna, powiedzmy taka, którą ludzie widzą, to znaczy, że ktoś jest na urlopie, ale na przykład komentarz dla kierownika i od kierownika, to już jest prywatna sprawa, pracownik-kierownik, tego nie widzi nikt, mogą się tam wymieniać, uzasadniać sobie, mówić tak, nie ma sprawy, sprzedaj jeszcze tylko za 14 tysięcy i już idziesz, wiadomo, i tak dalej, nie? Więc jak najbardziej to można zrobić i to podobno bardzo pomaga, to jest w zasadzie jeden z pierwszych procesów, o których się rozmawia, nawet my mieliśmy taki problem komunikacyjny swego czasu, że nasi handlowcy byli przekonani, że oba systemy, które oferujemy, służą do urlopów, co było nieprawdą i w jednym, i w drugim przypadku, znaczy to niby jest prawda, bo one służą też do urlopów, ale to jest tylko jedna z wielu funkcji, z jakiegoś tam portfela, z którego klient ma wybrać, a nie jedyny główny powód do wdrażania takiego systemu. Moim zdaniem on jest zresztą trochę za słaby. Same urlopy elektroniczne są super, ale to nie wszystko. To jest początek, dobry początek drogi, taki do lepszej cyfryzacji tego obszaru. I to jest dobry pomysł w ogóle, żeby zadać pytanie, z perspektywy w ogóle dzisiejszej jakby waszego rozumienia rynku, czy też jakby waszych analiz rynkowych, jak wygląda w ogóle dzisiaj proces digitalizacji, czy też jakby procent digitalizacji przedsiębiorstw w Polsce. Nawet z tej perspektywy takiej podstawowej, czyli wniosków urlopowych, no bo ja zawsze będę przypominał, no niestety nie mogę patrzeć na Polskę z perspektywy, nie wiem, chociażby poziomu swoich klientów, bo to jednak, że w większości są międzynarodowe korporacje i tam te procesy trochę inaczej funkcjonują, ale jak by to w ogóle dzisiaj, gdybyśmy mieli spojrzeć na całość firm funkcjonujących w Polsce, na jakim jesteśmy w ogóle etapie zaawansowania technologicznego? Czyli w Polsce głównie mamy małe i średnie przedsiębiorstwa, i te małe przedsiębiorstwa na pewno radzą sobie w inny sposób, na przykład właśnie z wnioskami urlopowymi, niż wykorzystują jakieś aplikacje dedykowane do tego. Raczej radzą sobie bardziej ścieżką mailową i tak dalej, ale moim zdaniem to też jest, to budzi taki lekki nieporządek w tym, bo te maile gdzieś giną, ktoś nie odpowie, ktoś zapomni i tak dalej. A jeżeli chodzi o średnie przedsiębiorstwa, to po prostu powoli dojrzewamy do tego, aby wprowadzić jakieś zmiany w swojej firmie. To też nie jest tak, że na przykład mamy 50 na 50, bo
uważam, że to jest mniejszy procent przedsiębiorstw. Ja tu myślę, że to jest trochę kwestia takiej genezy w ogóle, jakie są te polskie firmy, bo firmy są absolutnie różne. Większość jest faktycznie raczej małych. My jak robimy analizy, na przykład takie raporty międzynarodowych organizacji biznesowe, one na przykład przepytują firmy, które zatrudniają 1000+ pracowników z całego świata. Super informacje, ale do Polski to nie dotrze i nie w tej formie. Znaczy dotrze, ale trochę później i w trochę innej formie. Tak? Mamy jakieś światowe rankingi, na przykład zaufania do chmury, w Polsce znacznie niżej. Mamy rankingi ilości komputerów u pracodawcy per pracownik, tak? One tam powinny oscylować w okolicach średnio tam blisko jednego, tak? W Szwecji jest powyżej setki, w Polsce zdecydowanie, znaczy powyżej tego jednego, w Polsce jest poniżej, nie? Wszystko jest troszeczkę inaczej. Mi się wydaje, że tutaj jest trochę tak, że często ta funkcja HR-owa praktycznie nie istnieje. To znaczy, moim zdaniem HR jest wszędzie, tylko czasami się nie nazywa HR, tylko jest uprawiany trochę przez kierownika tego zespołu w taki sposób, tamtego zespołu w taki sposób, a przede wszystkim to w kadrach i płacach się liczy pensje. Bo to jest obowiązkowe, wymagane prawem, wszyscy to wiedzą, albo u nas w kadrach i płacach, albo na zewnątrz, na przykład w biurze rachunkowym. I to jest super najważniejsze, ale trochę się nie widzi tego, że HR może bardzo ładnie podnieść efektywność przedsiębiorstwa. Dobrze robione. Łącznie z tym, że nawet koszt tego HR-u, bo my mówimy, nawet jeśli mówimy tylko o systemie twardym do zarządzania, który zajmuje się tylko twardymi sprawami typu czas pracy, typu wnioski urlopowe, typu self-service jakiś dla pracownika, to nawet te rzeczy, jeśli policzymy, że to kosztuje tam parę złotych miesięcznie per osoba, to wychodzi na to, że lepiej jest to wdrożyć i zwolnić trochę czasu w HR-ach właśnie na jakieś ważniejsze działania, niż zrobić coś innego. To może się okazać, że to kosztuje, no, w zależności od firmy i od tego, co tam sobie wybierze, to może kosztować mniej niż owocowe czwartki, nie? Nawet. Także naprawdę dobrze jest przemyśleć, jak to się robi, plus to, co wiele firm już zaczyna robić, czyli trochę raczkuje z tym HR-em, coś wymyśla pewne działania, jakieś bardziej angażujące pracowników, coś bardziej dla nich dopasowanego, często tego nie mierzę. I to mi się wydaje, że jest druga sprawa, że tak naprawdę pójdziesz, zapytasz, się okazuje, no my robiliśmy takie działania, ale nie wiemy, jaka jest ich skuteczność na przykład, bo tego nikt nie sprawdzał akurat. Wierzymy, że to jest dobre i że to pomaga, nie? A to jest ta druga strona, że na razie jeszcze trochę raczkujemy, myślę, jako kraj z takimi rozwiązaniami i to dlatego też, to jest jeden z czynników według mojej opinii oczywiście tylko, jeden z czynników, dlaczego polskie przedsiębiorstwa mają na przykład niskie wskaźniki produktywności najczęściej niż niemieckie. Nie? To jest jeden z elementów układanki, to jest olbrzymie puzzle, gdzie wszystko musi działać. Tu ci, co ciebie słuchają na co dzień, to wiedzą, ile się dzieje ważnych rzeczy w szatni, ale w niektórych firmach tej szatni nie ma po prostu. Nie? Albo jest po macoszemu jako szafka, gdzie wiesz, zostawisz ubranie, w którym przyjechałeś na rowerze do pracy i to jest wszystko, cała szatnia. Tak to nie powinno wyglądać, tam się dużo więcej rzeczy ciekawych dzieje. Okej, okay, no dobra, to mamy pytanie, zanim do niego dojdziemy, kilka komentarzy. Po pierwsze, mamy podpowiedzenie, jeśli chodzi o rozliczenie delegacji bez zmian. Dorota pisze, że ważnym momentem jest, kiedy wprowadzamy nowe narzędzie. To trochę nawiązując do tego, co wyście sami sobie powiedzieli, że jako ekspert od wdrożeń postanowiliście sami sobie utrudnić życie i zobaczyć, jak to jest z perspektywy wdrożenia, kiedy robimy je w złym momencie, gdzie jest po prostu nasilony dany proces, jak chociażby przed okresem urlopowym proces składania z wniosków. Ania nam podpowiada, u nas bez wniosku urlopowego w HR Cloud nikt nie dostanie urlopu. Dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga, znowu cię zasłonimy. Cezary, według Manning Global połowa rekruterów uważa, że najbardziej trudnym etapem rekrutacji jest wstępna selekcja kandydatów. Aby to ułatwić, można skorzystać z dostępnych online testów dopasowanych do konkretnego stanowiska. Czy państwa system coś podobnego przewiduje? Czy krótko mówiąc, w waszym systemie, jeżeli byśmy mieli go wykorzystywać w procesach rekrutacji, da się wpiąć zewnętrzne systemy, czy też zewnętrzne testy do poszczególnych stanowisk? Oczywiście wszystko jest do zrobienia. Z tym nie byłoby problemu, tylko kwestia tego, w jaki sposób my też chcemy rozwijać nasz moduł rekrutacji, w którym kierunku chcemy iść, bo obecnie mamy taki standardowy, tak, moduł, w którym możemy po prostu ocenić kandydatów według pewnych kryteriów, które sami sobie dobieramy i prowadzić własną selekcję. Obecnie testów nie mamy dołączonych, ale jest to na pewno trafna uwaga do rozważenia na przyszłość.
Znaczy to Konrad, jak będziesz miał czas, to odezwij się do mnie na przykład na LinkedInie później, ja się chętnie dowiem, jak by to miało wyglądać. To, co na pewno można zrobić, to można wskazać cały szereg pytań, rozszerzyć sobie ankiety preselekcyjne o dodatkowe różne pytania, które mają coś potwierdzić, a potem na liście kandydatów użyć tego jako parametrów przeszukiwania ich, tak? Czyli będziesz miał na przykład, nie wiem, setkę aplikacji, przy których niektóre odpowiedzi będą poprawne i to jest jakiś punkt wyjścia, przy czym to nie jest to samo na pewno, co testy zewnętrzne potwierdzone przez osobnym certyfikatem z jakimś ratingiem ustalonym, jakąś metodologią, bo tutaj zgaduję, że pewnie chodzi o jakieś opcje od nas z procesu rekrutacji, trafia do zewnętrznego systemu, my w zaufany sposób dostajemy z powrotem wynik tego kandydata, który stanowi parametr, to myślę, że to jest do zrealizowania, ale trochę wykracza poza to, co jest w standardzie. Jestem ciekaw, także jak masz możliwość, odzywaj się, pogadamy, zobaczymy, co się da zrobić z takim czymś. Dobra, to Konrad, ciebie zapraszamy do tego, żebyś faktycznie dołączył później na PRIV i z Cezarem porozmawiał sobie dokładnie o tym temacie. Dużo porozmawialiśmy o wdrożeniach, o teraz trochę o rekrutacji, o kadrach i płacach, ale to nie są jakby główne, czy są pewnie główne, to nie są jedyne procesy około, czy też personalne w firmach około biznesowe. Pytanie jakby, co z pozostałymi? Co chociażby dokładnie jakby, nie wiem, z systemami ocen, które no wcześniej czy później wrócą? Znaczy dzisiaj możemy mówić o tym, że okej, ale już dostajemy sygnały od klientów, którzy są w ocenach okresowych, mówią, ale jak ja mam ocenić pracowników, którzy pracowali zdalnie? Tak? Mam coraz więcej jakby wyzwań z tym związanych. Jakie przyjmować parametry? Jak tym zarządzić? Czy da się wprowadzić jakby faktycznie dodatkowy element chociażby online'owy, czy chociażby to, nie wiem, co się czasem pojawia, co z procesami, nie wiem, development center, assessment center, jak ścieżki kariery i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Co wy dzisiaj widzicie z perspektywy uwag przekazywanych przez klientów? Co tutaj jest tak, że te firmy, które na przykład robiły assessment center, to na pewno mają poważny problem, bo nie bardzo wiem, znaczy można spróbować niektóre z tych rzeczy zrobić zdalnie. Z drugiej strony, wiesz, jak się tak zastanawiałem nad tym swego czasu, to się zastanawiałem, że no dobra, ale jeśli zatrudniasz tych ludzi do pracy zdalnej, to może assessment zdalny to jest właśnie dokładnie to, no bo w zasadzie to będzie dokładnie naturalne środowisko, w którym będą przez jakiś czas działać. Ja jestem ciekaw, jak obecna sytuacja się utrzyma, to znaczy, czy ta praca taka hybrydowa, trochę zdalnie, trochę niezdalnie, albo w większości zdalnie, albo 100% zdalnie, jak u nas, czy to się utrzyma na dłuższy czas, no bo jeśli tak, to słuchajcie, to jeśli będę miał, ktoś mi we wrześniu powie, że to potrwa, to w październiku słyszymy się już z Bieszczad, bo ja nie widzę sensu, żeby dłużej siedzieć w mieście na przykład i to spowoduje, że wpłynie drastycznie na rynek, bo ludzie się trochę rozprzestrzenią po różnych miejscach. Ja wiem, że moi znajomi już pracowali z Mazur, gdzie generalnie do 17 się wdraża zdalnie oprogramowanie, a po 17 się łowi ryby, tak? Można? Można. Na pewno lepiej niż na osiedlu w dużym mieście. I tutaj myślę, że czas pokaże, bo na pewno już są startupy, które nad tym pracują. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, jak wymyślisz dowolny praktycznie pomysł na coś, co da się zinformatyzować, to prawdopodobnie już ktoś nad tym pracuje, albo właśnie ktoś dopracowuje szczegóły w swoim garażu, tak, i zastanawia się, jak z tym trafić na rynek. Większość tych pomysłów się nie sprawdzi, bo zabraknie wiesz, anioła biznesu, czy kogoś, kto to dopnie do końca, albo pomysłu na monetyzację. Zwykle to są pomysły bardziej na produkty niż na całokształt, ale coś się pojawi. U nas, wiesz, my na razie nie mamy narzędzi. To, co możemy zrobić, to na pewno możemy trochę w trakcie jakiegoś okresu próbnego pomęczyć ludzi jakimiś testami, e-learningami, szkoleniami, posprawdzać ich wiedzę. To na pewno mamy, ale jakichś narzędzi do tych online'owych assessment centerów na razie jeszcze nie myśleliśmy o tym. Ale jeśli ta sytuacja się utrzyma, nie wiadomo jeszcze ile czasu, to ja bym się spodziewał wysypu jak grzybów po deszczu. Powiem ci ciekawy patent, rok temu mniej więcej, mieliśmy rozmowę z dziewczyną w ramach szukania ciekawych inicjatyw, w które można by było zainwestować, która zajmowała się wirtualną rzeczywistością, gdzie w hełmie VR kandydat wykonywał zadania w trójwymiarowej rzeczywistości, które polegały na porozmawianiu z jakimiś ludźmi, załatwieniu jakiejś sprawy i zrobieniu czegoś. Nie było to to samo, co na żywo, ale bądź co bądź, no to już było wtedy ciekawym ujęciem, bo ono miało obniżać koszty
i wchodzić w taki obszar, gdzie można zasymulować pewną rzeczywistość bez konieczności posiadania jej, no bo co normalnie zatrudnisz aktorów, znaczy w sensie pracowników własnych jako aktorów, tutaj można było wypuścić kogoś na taki wirtualny świat. To oczywiście wymaga hełmu i w ogóle innych tych rzeczy, ale ciekawe, bo moim zdaniem to można coś z tego zrobić jako aplikacja przeglądarkowa z wideo 3D. Komputery mamy szybkie, internet też. Czemu nie? Ty w ogóle dotknęłeś bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie rzeczy, która jeżeli będziemy mieli prognozy jakiekolwiek dotyczące dłuższego utrzymywania się tych sytuacji, czyli albo firmy wewnętrznie będą ogłaszały jakby swoje wskazania. Znamy już przykłady firm, które podjęły decyzję, że pracownicy na pewno nie wrócą przed czerwcem przyszłego roku. Znamy przykłady firm, które mówią, że część pracowników, czy pracownicy już do końca świata istnienia tej firmy będą mieli możliwość wyboru, czy pracują w systemie biurowym, czy hybrydowym, bo ten jakby to nie jest taki model, że w 100% zdalnie, ale żeby jednak, że raz na jakiś czas się pojawili. I to, czy raz na jakiś czas będzie oznaczało raz na miesiąc, czy raz na kwartał, to już jest jakby gdzieś tam umowne, natomiast faktycznie jakby ten element, jest to, co ty powiedziałeś, to pewnie bardzo mocno wpłynie na no, jakby zmiany, nazwijmy to, geopolityczne, bym pewnie bardziej powiedział, czy też zaludnienia, o może tak, że faktycznie ci, którzy do tej pory mówili, a może by rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady, powiedzą, a może by zabrać wszystko ze sobą i wyjechać w Bieszczady, znaczy, a może by faktycznie całą tą, czy to może nie jest taki dylemat pod tytułem, że rzucę swoją robotę i nie wiadomo, z czego będę żył, tam być może będę łupał drewno komuś i tak dalej, to może zabiorę swoją pracę w postaci pracy zdalnej i będę faktycznie pracował w tym miejscu, które jest dla mnie bardziej naturalne, przyjazne, być może z którego pochodzę, być może w tym, w którym zawsze chciałem mieszkać. Co powiedziałeś o łowieniu ryb na Mazurach, tak, faktycznie dane pokazują, że łatwiej się robi łowi ryby na Mazurach niż na Domaniewskiej, ale to jeszcze są oczywiście nie do końca zweryfikowane. Tak jest. Więc to jest coś, co się dzieje. Okej, Gracjan podaje bardzo ładny przykład. Pracuję zdalnie od 2 lat, czasami zawitam w biurze. Dla siebie nie widzę innej drogi. I to jest w ogóle też jakby pewnie taki ładny głos ze strony pracowników, którzy pokazują, że okej. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja myślę sobie, że my mamy potrzebę przebywania z ludźmi i mamy potrzebę komunikacji, ale ona nie zawsze musi się ograniczać tylko i wyłącznie do naszych znajomych z pracy, bo ja myślę sobie, że faktycznie jakbyśmy tak spojrzeli trochę szerzej, to pewnie ostatnie kilkanaście lub kilkadziesiąt lat rozwoju spowodowało, że no, nam bardzo mocno się rozwinęły znajomości pracowe, a bardzo zanikły takie znajomości typu, nie wiem, chociażby sąsiedzi, tak? Co ostatni z kolei moment bardzo mocno pokazuje, że te relacje sąsiedzkie wracają zdecydowanie wyżej niż chociażby znajomości. To jest fajne, żebyśmy jednakże mieli balans pomiędzy chociażby grupą i czy też społecznością, w której się rozwijamy i wyrastamy. No dobrze. Jak wy w ogóle widzicie jakby dla waszej branży najbliższy czas? Znaczy, co waszym zdaniem będzie takim głównym tematem, leitmotivem, który będzie się przejawiał regularnie teraz w zapytaniach klientów, w oczekiwaniach klientów, w wyzwaniach klientów? Teraz raczej spodziewamy się właśnie większego zainteresowania portalami, ogólnie cyfryzacją przedsiębiorstwa, żeby jednak przenieść to wszystko na aplikacje, czy też na oprogramowania innego sortu i po prostu zautomatyzować te procesy. Bo jednak też, jak tutaj Gracjan napisał, pracownicy teraz bardziej, tak, są skłonni do tego, żeby pracować z domu i raz na jakiś czas zawitać w biurze, niż na odwrót. I tutaj jak Cezary wcześniej wspominał, że tęsknię za biurem, tak, oczywiście miał rację, ale powiem szczerze, że już po tym pół roku tak mi jest dobrze z domu, że w biurze mogę się pojawić raz czy dwa w tygodniu i myślę, że spokojnie mi to wystarczy, bo raczej będę miała problem z porannym wstawaniem, z powrotem do biura. Więc raczej firmy po prostu będą musiały się do tego dostosować, żeby pracownik miał ten komfort i mógł swoją pracę w 100% wykonywać z domu, jeżeli jest to praca biurowa. Mi się wydaje, że to w ogóle będzie tak na poziomie zarządzania przedsiębiorstwami, będzie trochę taki trend, że skoro mamy sytuację niejednoznaczną, to no tutaj zwykle mamy jakby dwa sposoby, takie główne, ja zawsze wyodrębniałem sobie, zarządzania firmą. Albo redukujemy ryzyko, względnie tniemy koszty, no jest to ścieżka A, albo inwestujemy generalnie
piekła nie ma, wszystko pójdzie dobrze, tak? Albo na wszelki wypadek inwestujmy. Zresztą zwykle ja jestem bardziej zwolennikiem inwestowania w przyszłość niż takich zachowawczych taktyk. I tutaj wydaje mi się, że to, co przedsiębiorcy teraz robią, to jest trochę tak, że na przykład wielu po tym okresie izolacji, gdzie okazało się, że w zasadzie mogą ich pracownicy wykonywać pracę zdalnie, większość obowiązków nie do wyobrażenia. Tutaj przykład jest taki, że Ania zaczęła pandemię w dziale, w którym praca zdalna była niewyobrażalna i w ogóle w całej firmie był jeden dzień w tygodniu, a tam tylko pod warunkiem, że nie korzysta się z systemów firmowych bodajże, z jakiegoś powodu i z dostępności do tych systemów, teraz okazało się, że się da. I ci ludzie, którzy mają taką możliwość pracy zdalnej, znaczy ci przedsiębiorcy, którzy mogli kontynuować działalność, to wielu okazało się, że nie byli za bardzo przygotowani. Nie wiem, to przypuszczam, że jakbym zapytał, to się okaże, że część ludzi, którzy nas słuchają, też powiedzą, a VPN nie działał na początku, to się zacięło, tamto się zacięło. Okazało się, że mamy za niskie pakiety w telefonach komórkowych, żeby korzystać z internetu. Nie mieliśmy pomysłu, co zrobić, bo komuś się laptop zepsuł i w ogóle, nie? To brakowało tych rzeczy. Ale tak samo brakowało trochę tych systemów. I część firm na pewno teraz dojdzie do wniosku, że skoro się trochę uspokoiło, skoro trochę działamy normalnie, a trochę zdalnie, znaczy powiedzmy, zaraz się okaże, że zdalnie oznacza normalnie, na razie tak w cudzysłowie trochę to mówię, to może powinniśmy właśnie teraz wejść w coś, co się przyda zarówno w czasach pandemii, jak i nie pandemii. Nie? I tutaj jest trochę możliwości, jest trochę ruchów, które mają sens. Cyfryzować się i tak trzeba, bo to po prostu działa i jest zwykle tańsze niż nie cyfryzować się po prostu. I jest cały szereg rozwiązań, które można sobie zrobić w firmie, wprowadzić, uprościć parę rzeczy, uporządkować przy okazji, zastanowić się, czy tam właśnie w HR-ach nie zwolnić trochę czasu na rzecz jakichś innych działań, może na przykład więcej, bardziej się skupić na ocenach rocznych, zaangażowaniu pracowników, niż na bieżących pracach i przepisywaniu danych z kartek do systemu, choćby. Tak? To są rzeczy, które się przydadzą, czy jest pandemia, czy nie ma pandemii. Tak samo wydatki na IT, no wiadomo, teraz IT specjaliści są w cenie najbardziej, no bo kto to wszystko utrzymuje, tak? My sobie siedzimy, gadamy, ale tylko to dlatego, że cała masa ludzi, których nie widzimy, wykonała jakąś pracę, że te wszystkie łącza działają, komputery, systemy, platforma, na której jesteśmy, działa. To wszystko zrobili ludzie przecież, nie? No. Okej. Okay. To jest tak dobry moment, żeby postawić kropkę w tym programie, pamiętając o tym, że to wszystko zrobili ludzie. Ja nie wiem, co będzie normalne. Znaczy, ja w ogóle dzisiaj chyba bałbym się w jakikolwiek sposób myśleć o tym, że w ogóle mamy szukać jakiejś normalności, bo być może po prostu powinniśmy mówić sobie, okej, tak po prostu jest. Czy ten stan jest normalny, czy on nie jest normalny, nie mi to oceniać, po prostu on jest. I to jest coś, co chyba się często pojawia. Ja życzyłbym sobie faktycznie, żebyśmy dążyli dokładnie do tego, żeby no, coś, co mam przekonanie, że będzie słowem kluczem najbliższego czasu, czyli słowo hybryda, żeby ono funkcjonowało, żeby to były mądre hybrydy, ale żeby były to hybrydy niewykluczające. Niewykluczające w rozumieniu, żebyśmy mieli dostęp do dokumentów, żebyśmy mieli dostęp do danych, żebyśmy mieli dostęp do procesów, procedur i wszystkich rozwiązań. A jak to wpłynęło? Jestem bardzo ciekaw, bo pewnie jak patrzę sobie na cykl życia moich klientów, czy też większość organizacji, to badania satysfakcji pracowników, badania zaangażowania pracowników, również największe badania pracodawców, są prowadzone dokładnie o tej porze, czyli na jesieni i zimą, czy też jakby wczesną wiosną, więc jestem ciekaw dokładnie na wyniki. Jestem bardzo ciekaw na te wyników tych organizacji, które nie wiem, chociażby są, nie wiem, w Q12 Kalupa, czy też w badaniach, nie wiem, Great Place to Work. Jestem naprawdę jakby żywotnie zainteresowany, co się zmieni w wynikach, którzy pracodawcy pójdą w górę, którzy będą mieli mniejsze lub też gorsze wyniki z perspektywy tego czasu pandemicznego, ale to trochę jakby tam na marginesie faktycznie czekam na pierwsze raporty dotyczące funkcjonowania ludzi. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo, że znaleźliście czas, żeby się tutaj razem z nami. Waszymi gośćmi była Ania Starzyńska i Cezary Karolczyk z Sage Polska. Dziękuję bardzo. Dzięki za ten czas. Dzięki bardzo. To co? Ja zapraszam Was w takim razie na kolejne odcinki 13.10 Uchery. Będziemy rozmawiali z kolejnymi ciekawymi gośćmi. W końcu już możemy sobie powiedzieć, że kończy się powoli okres wakacyjny i wracamy do normalnej, stałej ramówki. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i
Do zobaczenia.